rozmowy z Angeliką Bręczewską, właścicielką Psycholoży w Poznaniu. Witam ponownie. Teraz, wiesz co, pomówimy może sobie o tym drugim evencie. Zresztą nazwa Psycholoża troszkę się z tym eventem wiąże. Od jakiegoś czasu zaczęła się taki cykl właśnie wydarzeń związanych z psychologią połączonych. Kobiety kobietą. On miał już miejsce w poprzednim miesiącu. W poprzednim miesiącu. I teraz jest właściwie kontynuacja. Femina femini tym razem. Czyli z łaciny nazwaliśmy jakby ten... To jest ten sam tytuł tak naprawdę, ale chcieliśmy, żeby troszeczkę gdzieś tam inaczej zabrzmiał. Dlaczego? Dlatego, że tym razem będzie prowadziła ta sama osoba, Krysia Roszak, która jest psychologiem, ale jest jednocześnie antropologiem kultury. I tu jest bardzo istotny element, ponieważ tym razem to spotkanie, oprócz tego, że będziemy dalej rozmawiać, bo jest zapotrzebowanie, żeby rozmawiać o solidarności, o wspieraniu się przez kobiety lub o braku wspierania się przez kobiety. Właśnie. I coraz więcej takich sygnałów gdzieś też dostajemy, że właśnie chcielibyśmy rozmawiać o tym jeszcze. Stąd to jakby drugie spotkanie z tego cyklu, ponieważ jest to zapotrzebowanie. Natomiast Krysia tym razem postara się też powiedzieć, ponieważ jest antropologiem kultury i jest podróżniczką i bardzo dużo podróżuje po świecie, postara się też jakby przybliżyć nam trochę, jak to jest w innych kulturach. Jak to wygląda? Super pomysł. Tak, i myślę, że to może być czy też takie... Czy kobiety się wspierają? Czy my w Polsce jesteśmy bardziej związane ze sobą, czy nie? Dokładnie. Czy mniej? Na przykład, czyli będzie szansa, wiesz, jakby porównać się troszeczkę, nie? Czy u nas to jest tak, czy na świecie jest gorzej, czy lepiej, prawda? Albo jak one robią to, jak robią kobiety na świecie, że się wspierają, albo się nie wspierają. No zobaczymy, będzie szansa na porównanie tego tematu, więc gdzieś tam też takie głosy dochodzą właśnie... z zewnątrz się czasami przysłuchuje się rozmową kobiet i a wiesz, jak ona mogła to mi zrobić, prawda? Gdzieś tam, wiesz, ten temat jest na co dzień. Myślę, że każda z nas gdzieś na co dzień w tym temacie uczestniczy. No właśnie, ja tu też sobie wypisałam, tak zresztą promujecie ten event na Facebooku, czy babska solidarność to mit, co nas łączy, tak. Kobieta, co nas dzieli. Dlaczego tak trudno wytrzymać z szefową i o tym zwierzamy się w tej najbliższej przyjaciółce? Rozumiem, że na te pytania te kobiety będą się starały odpowiedzieć podczas tego spotkania. Czy ewentualnie będą po prostu jakby opowiadały nam swoje historie, prawda? Bo ostatnio było tak, że trochę opowiadały nam o tych swoich historiach, jak to wyglądało, jak rozwiązywały te i co by chciały zmienić w tym temacie. To mnie zastanawia, czy te kobiety się podczas tego spotkania otwierają, że tak chętnie opowiadają o swoich jakichś doświadczeniach, problemach. No właśnie to jest niesamowite, nie wiem, ale wiesz co, z tych doświadczeń, które mam w tej chwili po tych spotkaniach, wynika, że kobiety bardzo chętnie... że bardzo chętnie właśnie rozmawiają i bardzo chętnie otwierają się na różne tematy tak naprawdę. Bardzo często przecież rozmawiamy o sprawach takich bardzo osobistych, prawda, o osobistych doświadczeniach, a mimo to jest, wiesz, taka chęć i taka otwartość w opowiadaniu. Może łatwiej w gronie tych obcych nam osób o tym mówisz, może. Niż w gronie najbliższych, może, prawda? Wiesz, może też jakby taka aura sprzyja też temu, że no, psycholożia jest bardzo przyjemnym miejscem. I jest to kameralne. Miejsce, jest to kameralne miejsce, dokładnie. I jak większość naszych klientów, którzy polubili to miejsce, takich stałych, twierdzi, że ono ma jakiś taki właśnie terapeutyczny trochę charakter. W związku z czym być może też ta aura tego miejsca, nie wiem. No tak faktycznie jest. A czy kobiety również podczas tego spotkania będą mogły zadawać pytania i radzić się pani psycholog, która będzie na miejscu? Tak, jak najbardziej. Zresztą było też tak do tej pory, że no, starałyśmy się też odpowiadać na różne potrzeby, tak, tych kobiet, czyli zwłaszcza pani psycholog, bo ja jestem tutaj zawsze gospodarzem, to pani psycholog prowadzi te spotkania, w związku z czym jest też tak, że jeżeli są jakieś problemy i pytania, to ona stara się jak najbardziej naprowadzić, wiesz, i rozwiązać jakiś problem, prawda? Także też tak jest. A czy jesteś zadowolona z frekwencji z tej pierwszej edycji? Bardzo.
Jestem zadowolona, mówisz, a nie, bo mówisz o tej drugiej, nie, ostatnio przyszło troszeczkę mniej osób niż przy pierwszym spotkaniu, kiedy była Julia Wal. Tak, jak być szczęśliwą. Tak, ale zastanawialiśmy się, z czego to wynikało, to było krótko przed majowym weekendem. Każdy miał i to już był pewne czwartek, plany. W piątek już ludzie wyjeżdżali, w związku z czym faktycznie tych kobiet, które tam było, było znacznie mniej niż za pierwszym razem, bo przy tym pierwszym spotkaniu właściwie no, były wszystkie krzesła zajęte i było mnóstwo tych kobiet. Także to, do tego też zmierzam. Mam nadzieję, że ta edycja będzie równie fajna, jeżeli chodzi o frekwencję, bo to też taki daje fajny klimat, że im więcej jest chyba tych kobiet, też tym one się, mam wrażenie, mniej krępują, bo są chyba bardziej anonimowe. Tak myślę, tak? Że, no ale mam nadzieję, że teraz jest akurat dobry czas. Już wszyscy wróciliśmy z długiego weekendu, więc mam nadzieję, że akurat się uda. Może będzie poruszyć więcej, poważne tak. problemy, które nas tak, kobiety to, dotyczą. No, jest to temat moim zdaniem codzienny. Warto jest jakby znaleźć odpowiedź, albo jeszcze warto znaleźć w sobie też taką świadomość chyba, że jestem kobietą, tak? Bo mnie o to chodzi osobiście, że jesteśmy kobietami i fajnie jest mieć w sobie, czy zbudować w sobie taką świadomość, że ponieważ jestem kobietą, to chciałabym zawsze mieć tę możliwość, bo jeżeli mam pretensje do drugiej kobiety, że ona mnie nie wspiera, to dajmy przykład, tak? Bądźmy takie, żeby faktycznie jakby pokażmy, jak mają się zachowywać w stosunku do nas samych. Bądźmy my same wspierające i wtedy oczekujmy też od innych. Nie? I tak bardzo bym chciała, żeby to było takie właśnie taka solidarność, jaką mają mężczyźni, bo myślę, że mężczyźni akurat tutaj łatwiej, tak, i że są bardzo bardziej solidarni niż kobiety. A czy mężczyźni tak wyszło z tego spotkania też. Na takim spotkaniu mogą się pojawić? Mogą, jak najbardziej. Myślę, że taki głos męski w tym, to też byłoby bardzo ciekawe wbrew pozorom, bo ja jestem ciekawa, co mają mężczyźni na ten temat do powiedzenia, co sądzą na temat solidarności kobiet, czy jak oni to widzą, prawda? A może mają dla nas jakiś fajny pomysł na to, jak to zrobić, żeby być, wiesz, bardziej wspierające się. Powiedz mi jeszcze na sam koniec, Angelika, jakie są plany na to, żeby dalej rozwijać ten cykl spotkań z psychologami w kawiarni? Wiesz co, no następny temat będzie o mężczyźnie. I tutaj mamy teraz dwa tematy. Nie chcę jeszcze mówić, który, ale na pewno będzie dotyczył mężczyzny, tak? Miłości i mężczyzny? Tak, być może. Więc zapraszam wszystkich panów już. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, bo my nie mamy tak cyklicznie ustawionych tych terminów. Jest to zawsze jedno spotkanie w miesiącu, ale tej ostatecznej daty, tak, te daty się ostatecznie zmieniają. I nie potrafię na razie powiedzieć, jaki to będzie, ale oczywiście te spotkania są raz w miesiącu, zawsze jest jakieś spotkanie, więc tym razem będzie to spotkanie dla mężczyzn. I to spotkanie, o którym dzisiaj mówimy, czyli kobiety kobietą, odbędzie się kiedy? 25 maja o godzinie 19, także serdecznie zapraszam. To jest piątek, zdaje się, piątkowy wieczór. 25, tak, godzina 19. Czyli jeszcze raz przypominamy, 25 maja, piątek, godzina 19, wstęp wolny. Tak, wstęp wolny, bardzo dla ważna wszystkich informacja. Pani, które chciałyby porozmawiać tak, o jest. Kobietach. O solidarności. O solidarności kobiet. My jeszcze przypominamy z Angeliką, że 5 dni wcześniej, czyli 20 maja również w Psycholorze odbędzie się terapeutyczna wymiana szaf. Przynosimy od 3 do 10 sztuk odzieży i wymieniamy się z innymi paniami swoją garderobą, odświeżamy swoje szafy na lato i tutaj wstęp jedyne 20 zł, ale w tej wejściówce, w tym bilecie już mamy bardzo dobrą kawę i dobre ciacho w Psycholorze i oczywiście możliwość powymieniania się swoją garderobą i jeszcze będą konkursy. Tak, jeszcze będą konkursy, także też bardzo serdecznie zapraszam. Oprócz konkursów też będzie degustacja herbat, które pozwolą nam, drogie panie, na odchudzanie się albo przyspieszenie tego procesu na lato. A każda z nas liczy te zbędne kilogramy albo na te programowe kilogramy przed latem, także serdecznie zapraszamy tak i jest. Będą też dwie poznańskie blogerki, stylistki, które tak. na pewno doradzą, jak te garderobę odpowiednio dobrać tak i jest, połączyć ze dokładnie. Sobą. Serdecznie dziękuję za nasze ja dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję Ci, Kasiu. Dziękuję ślicznie i my Państwu. Oczywiście zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną i już za chwilę mój kolejny gość.